Dzień dobry. Otóż inspiracją do tego dzisiejszego wykładu był fakt, że rok temu mieliśmy rok krystalografii. Było to wydarzenie, można powiedzieć, światowej, na światowego zasięgu, gdyż ogłoszony został przez ONZ oraz UNESCO. W Polsce obchody te odbywały się pod patronatem Polskiego Komitetu Krystalografii, Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W ramach tegoż od roku odbywały się wystawy, na przykład wystawa Człowieka Kryształy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Było szereg seminariów, było szereg konkursów, na przykład Uniwersytet Śląski organizował konkurs poświęcony wzrostowi kryształów. Otóż dlaczego krystalografia jest ważna? Otóż lata 2012-2014 to było mniej więcej stulecie od początków tak zwanej rentgenowskiej krystalografii, kiedy udało się zbadać struktury kryształów. Otóż o tym, jak się bada kryształy, jak one są zbudowane, to powiemy sobie za chwileczkę. No i jeśli chodzi też o rolę polskich krystalografów, to polscy krystalografowie są, dość aktywnie działają na świecie. Jest znana tak zwana grupa polskich badaczy białek, która określana jest na przykład w Stanach jako tak zwana polska mafia, bez przynależności do której nie da się osiągnąć kariery za oceanem. Także jak będziecie kiedyś tam parali się krystalografią białek, no to zachęcam, żebyście poszukali tej polskiej mafii, dołączyli się do niej. No i to jest, ale to jest bardzo pozytywne określenie, to nie jest żadne negatywne określenie polska mafia. No a teraz otóż powiemy sobie troszeczkę o kryształach, co to są kryształy. Będzie troszeczkę takich spekulacji na temat roli kryształów w dawnych czasach, a następnie powiemy sobie o najważniejszych kryształach w nauce i technice. Ja to określam jako kryształy, które zmieniły świat i że będę starał się Was przekonać, że naprawdę wiele kryształom zawdzięczamy, chociaż często już ich nie widać w tych urządzeniach, dla których kryształy są bardzo ważne. Na samym końcu powiemy sobie o tym, czy można odkryć coś, co nie powinno istnieć. Jak się okazuje, można. Otóż, jak rozpoznajemy kryształy? Najczęściej po kształtach. Jeżeli coś ma ładne, gładkie ściany, ostre krawędzie, ostre wierzchołki, to uznajemy to, jeżeli to swobodnie rośnie, zostało utrzymane na przykład z roztworu, to możemy przyjrzeć, że to kryształ. Bardziej taka dokładniejsza definicja, to jest obiekt, jest to faza jednolita tak zwana, który w warunkach równowagi wykazuje anizotropię przynajmniej jednej własności fizycznej. A anizotropia to jest zależność własności fizycznych od kierunku, w którym się je bada. Na przykład mamy tutaj już tak na poziomie struktury warstwy grafitowe, które występują w graficie albo w mice i tak dalej, podobne warstwy, to można się spodziewać, że o własności mechaniczne albo przewodnictwo cieplne w tym kierunku, a w tym będzie różne. Dlatego też mówimy o tak zwanej anizotropii. No i teraz kryształy w naszym, bo też kryształy nas otaczają, można powiedzieć, że trudno poruszyć się, żeby nie zaczepić jakiegoś kryształu. Kryształami są minerały, skały, muszle i tak dalej. Mam tu jakieś minerały, muszle i tak dalej. Minerałami są mineralne pigmenty, które na przykład przed tysiącami lat malowano i tak dalej. To były to kryształy. Kryształy są podstawą współczesnej elektroniki i optyki. No, oprócz tego są barwne, piękne, tajemnicze i tak dalej. I tak dalej. No i teraz powiemy sobie troszeczkę o tym, no, żeby mieć kryształ, trzeba go najpierw uzyskać. Kryształy uzyskujemy w procesie krystalizacji. Jest to proces osadzania się z roztworu atomów, jonów czy molekuł tworzących kryształ. Proces ten nazywamy krystalizacją. No i teraz, jeżeli byśmy rozpuszczali kryształ, odrywali po kawałeczku, to musimy dostarczyć energii. W związku z tym rozpuszczanie kryształów jest procesem jakim? Egzo czy endoenergetycznym? Słucham głośno? Endo, bardzo dobrze. Odwrotny proces. Ponieważ molekuły w roztworze mają większą swobodę, osadzając się, to muszą to z ciepło oddać. No i chciałbym Wam teraz pokazać dwa takie malutkie filmiki, które będą tutaj przedstawiały krystalizację. Mamy tutaj filmik pierwszy. Tutaj zobaczcie, tu jest termometr. Ten termometr wskazuje temperaturę. Teraz ten termometr również wkładamy do cieczy, zabełtamy, to wtedy to, co się pojawia tutaj, to jest wzrost kryształu. Kryształy rosną i co się jednocześnie dzieje? Mieliśmy naprawdę 20 stopni, teraz mamy około 40. Kryształy rosną różnie. Są takie, które rosną szybko, są takie, które rosną wolno. I teraz ja pokażę jeszcze drugi filmik. W tym filmiku mamy więcej, ale to w każdym razie. Ciecz zostanie wlana do krystalizatora powolutku i zaraz rozpocznie się wzrost kryształów. Ja proszę zwrócić uwagę, teraz pojawiają się kryształy, które gwałtownie rosną. Wzrost kryształu to tutaj jest sprawa
kilku sekund. To jest roztwór tak zwany przesycony, który intensywnie rośnie. Najładniejsze kryształy, no niestety wymagają czasami dni, lat nawet, żeby uzyskać ładne, by uzyskać dobre efekty. Wróćmy do naszej prezentacji. No i teraz Shift F5. Krystalizacja, to już omówiliśmy. No i teraz kryształy towarzyszą nam już od prehistorii. Otóż człowiek na początku, pierwszy jaki kryształ, z którym ludzie zaczęli kontaktować, to był krzemień. Krzemień to był materiał pierwszych narzędzi. Krzemień ma tą zaletę, że występuje w postaci takich buł, można go znaleźć, to są od pół kilograma do kilku gramów, w związku z tym łatwo go wziąć, użyć do polowania na mamuta i tak dalej. Jeżeli się rozbije, no to tworzy ostre krawędzie, którymi można coś uciąć. Można go poprzez kolejne łupania formować na przykład do takich grotów, do strzał bądź takich siekierek i ten prehistoryczny człowiek już był uzbrojony w tego typu narzędzia, już mógł wyruszyć na podbój, mógł wyruszyć na łowy, żeby przynieść coś jeść, żeby mógł coś uciąć, mógł rozpalić ogień. W związku z tym pierwsze kryształy, które występują w krzemieniu, pomogły ludziom znaleźć się i zaistnieć w groźnym środowisku. Człowiek, wiemy, że nie ma ostrych pazurów, nie ma ostrych kłów, ale musiał sobie radzić i nauczył się. Przestał bać się zwierząt i zaczął polować. Następnie człowiek dość szybko skontaktował, na początku zaczął znajdować metale, to były samorodki, które czasami występują w niektórych górach, w niektórych złożach. Potem pierwsze metale, które uzyskiwał przy ogniskach z łatwo redukowalnych rud i pierwsze metale też są kryształami. To był materiał ozdób, to były pierwsze środki płatnicze, to było też tworzywo, które nadało się do wyrobu broni, do tego, żeby elementy konstrukcyjne zrobić. A teraz też przez lata ludzie, obserwując kształty kryształów, ich niezwykłe barwy, trwałość, czy mają to nie zmienić kształtu, powtarzalne elementy budowy, to była pewna inspiracja dla tego, żeby zainteresować się czymś, co było początkiem geometrii, idea punktów, idea prostych, idea płaszczyzn. Pojęcie symetrii, no to najbardziej naturalny sposób to ludzie, obserwując kryształy, mogli to zaobserwować. Kryształy były również tajemniczym obiektem. W związku z tym, ponieważ miały na przykład, były regularne, były łupliwe, miały niezwykłe własności, na przykład kryształ turmalinu wyciągnięty z ogniska będzie miał dwa różne końce w wyniku efektu piroelektrycznego. Jeden będzie różnie zabarwiony, dlatego też to były pewne tajemnicze rzeczy, dlatego też zaczęto wysnuwać pewne spekulacje magiczne, czy kryształy nie mają jakichś sił tajemnych z sobą. Na przykład mamy tu obraz Dürera, alchemist, gdzie tutaj jest przy tym alchemiku mamy jakieś tajemnicze elementy, a również jest tutaj model kryształu. Pewne ludzie szybko na przykład próbowali kojarzyć kamienie, różne kryształy z znakami zodiaku. Mamy tutaj dla barana, że to mogły być kamienie, diament, rubin, opal ognisty, czerwony jaspis, hematyt, ponieważ jest ich tak dużo, widać, że tu nie ma zgodności. W związku z tym ten wpływ kamieni na znak zodiaku, to można przyjąć, że to jest taki dość dyskusyjny, dlatego też nie ściśle do tego się nie prosić. Ale wydaje się, że kryształy przez lata mogły być istotne dla tworzenia teorii filozoficznych, spekulacji magicznych, również były istotne dla początków jubilerstwa. No teraz przejmiemy, troszeczkę powiem sobie bardziej o naukowych aspektach zastosowań kryształów. Powiem sobie o najważniejszych kryształach. Ponownie wrócimy do krzemienia kwarcu, powiemy sobie o metalach, pirycie, krzemie krystalicznym, winiane, potasu i tak dalej, i tak dalej. Także parę kryształów omówimy sobie troszeczkę dokładniej i ich wpływ na rozwój cywilizacji ludzkiej. Mamy tutaj krzemień. Ten, który na początku był to pierwsze narzędzia, pierwsze elementy uzbrojenia. Jest to skała bardzo tak zwana drobnokrystaliczna, określana przez mineralogów jako skytokrystaliczna. Trzeba pod mikroskopem patrzeć, żeby dostrzec kryształów. Ale on jest bardzo trwały. Często ma ładne, ładnie wygląda po uszlifowaniu, to jest tak zwany krzemień pasiasty. Teraz już stosujemy najczęściej krzemienia jako do wyrobu siekierek, narzędzi, grotów i tak dalej. Częściej stosujemy ozdoby, robimy elementy jubilerskie. Również kule krzemienne stosowane są z uwagi na dużą twardość, taniość krzemienia, jego dostępność, jako elementy tak zwanych milników do młynów kulowych. Tutaj te czarne to są kule krzemienne, tu materiał mielony. To się obraca i w wyniku uderzeń i tak dalej, obróbki uzyskujemy duże rozdrobnienie. Czasami się robi tak w przemyśle do uzyskiwania farb. Stosowane. Czyli jest to obecnie surowiec przemyśle ceramiczny, wyrobu materiałów ściernych, do wyrobu farb, produkcji, do przedmiotów artystycznych i dekoracyjnych. Drugi
to są kryształy kwarcu. Mamy tu różne kwarce. I teraz jest to krystaliczna forma dwutlenku krzemu. Dużo bardziej ładniej wykształcony niż to, co obserwujemy normalnie w krzemie. Jest to główny składnik piasku, wykorzystywany do produkcji materiałów ściernych w przemyśle ceramicznym, budowlany do produkcji szkła. Ma bardzo ciekawe własności i niektóre ja za chwileczkę przedstawię. Na przykład wykazuje tak zwaną dwuiłomność, przez co nadaje się do konstrukcji polaryzatorów. Jest używany we współczesnych technologiach z uwagi na pewne zastosowania, o których teraz sobie powiemy. Otóż Piotr Curie, który żył w tych latach, mąż Marie Curie, badał kryształy. I między innymi w trakcie badania kwarcu zaobserwowali, że jeżeli z takiego kryształu wytniemy płyteczkę tutaj taką kwarcową, jak tutaj mamy, to jeżeli przyłożymy siłę do dwóch ścianek przeciwległych, to pojawi się jako efekt wtórny, wygenerowany zostanie prąd elektryczny. A co było jeszcze bardziej ciekawe, jeżeli istnieje również efekt odwrotny, to znaczy jeżeli przyłożymy tutaj do dwóch ścianek prąd elektryczny, to on się odkształci. To aż się prosi, że to będzie miało prawdopodobnie jakieś zastosowanie. No i teraz proszę zwrócić uwagę, to o czym mówiliśmy. Jeżeli kryształ kwarcu będziemy deformować, to tutaj pojawi się prąd elektryczny. I te własności piezoelektryczne, są charakterystyczne nie tylko dla kwarcu, również dla turmalinu, tak zwanej soli sajneta, czyli winianu sodowo-potasowego, siarczanu litu. I ten efekt, że pod wpływem naprężenia pojawia się prąd elektryczny, albo też na odwrót, jeżeli przyłożymy prąd elektryczny, to pojawi się odkształcenie, zostało zastosowane i jest zastosowane w wielu elementach takich technicznych. W mikrofonach, otóż to, co ja mówię, to jakiś tam kryształ odbiera deformację fal głosowych, zamienia na sygnał prądowy i to potem jest wzmacniane, idzie do głośników. Podobnie czujniki ruchu i tak dalej, to są na podobny sposób to działa. W tak zwanych superdokładnych mikroskopach, to jest dokładne mikroskopy, tak zwanych sił atomowych, często polegają na tym, że jakieś ostrze przesuwa się z jakiejś powierzchni, jeżeli natrafi na opór, przekazuje to, generuje prąd elektryczny, my to rejestrujemy. Manipulatory, dysze drukarek, wtryskiwacze paliwa, również zegary kwarcowe. Jeżeli przekładamy prąd elektryczny, no to płytki kwarcowe się deformują, a deformacja płytek kwarcowych, biorąc pod uwagę ich wymiary, można ustalić tak zwaną częstość rezonansową i to może być podstawa naszych zegarków elektronicznych, które mamy. To zegary kwarcowe, czujniki sejsmiczne, nawet zapalniczki gazowe. My naciskamy kryształ, kryształ generuje prąd, prąd przeskakuje iskra, coś się zapala. To są zapalniczki piezoelektryczne. Piryt. Siarczyk żelaza, czasami określany jako tak zwane złoto głupców, często można skały, znaczy węgiel kamienny był często zanieczyszczony takimi płytkami, bardzo ładnymi, ładnie połyskującymi na złoty kolor. Ludzie często mylnie górnicy brali go, że znaleźli coś cennego, metal szlachetny, może to srebro, złoto, okazało się, że to był zwykły piryt. Przez lata on był stosowany do wyrobu pas polerskich, był stosowany jako źródło żelaza bądź jako źródło siarki, ale zaobserwowano jego ciekawą cechę. On zachowuje się troszkę podobnie do krzemienia, otóż uderzony żelazem albo jakimś innym twardym kamieniem generuje iskry. I te iskry, które generował piryt, były bardzo ważne w rozprzestrzenieniu się broni palnej. To, że w wieku XVI nasza cywilizacja zachodnia podbiła kraje Ameryki Północnej i Południowej, w dużej mierze był spowodowany tym, że Europejczycy dysponowali bronią palną. Broń palna, to mamy tutaj schemacik, tu jest gdzieś lufa. Ten proch w lufie karabinu należało czymś zapalić. I już podobno istnieją pewne przypuszczenia, że zaproponował to Leonardo da Vinci, że jeżeli mamy tutaj piryt, tutaj to jest kryształek pirytu, jeżeli będzie się tutaj taki pilniczek okrągły ze stali przesuwał, to on wygeneruje snop iskier. Te iskry zapalą tutaj proch na tak zwanej panewce, ogień przeniesie się do lufy karabinu i nastąpi odpalenie. Mamy tutaj pistolet, tutaj jest nasypany proch, ten proch ulegnie zapaleniu, następnie ten płomień przedostanie się do wnętrza lufy karabinu i pocisk zostanie odpalony. Czyli piryt pomógł udoskonalić broń palną, a to pomogło cywilizacji zachodniej podbić Amerykę, broń została rozpowszechniona. Później ten tak zwany zamek tutaj kołowy został zastąpiony przez ponownie przez kawałek krzemienia.
w ten sposób, i to był tak zwany zamek skałkowy, który dał początek, ponieważ krzemień to po angielsku flint, to tak zwana flinta, no to był karabin albo strzelba, która była wykonana, podstawowym elementem był, że tutaj było ziarno krzemu, przepraszam, ziarno krzemienia, które uderzało o płytkę stalową, generowało iskrę, to powodowało zapalenie prochu i odpalenie pocisku. Tak więc piryt, jak również krzemień, tutaj nadały się, pomogły ludziom opanować, udoskonalić broń palną i potem podbić inne cywilizacje. Metale szlachetne, które wspomnieliśmy, które są kryształami. Otóż metale szlachetne, złoto, srebro szczególnie, stały się nośnikiem wartości, szybko skonserwowano pieniądz i tak dalej. Od wieków są wykorzystywane w jubilerstwie, zdobnictwie. Czy poznajecie, kto to jest? Faraon. Faraon, a który? Tutenchamon, bardzo dobrze. Egipcjanie bardzo cenili złoto, oni dysponowali olbrzymimi ilościami, ponadto cywilizacja egipska trwała bardzo długo, ale w każdym razie to jest posąg Tutenchamona. I teraz również złoto i srebro były bardzo istotne. Jak się okazuje, że na przykład prawo Archimedesa zostało prawo to tylko, że ciało zanurzone w roztworze i tak dalej traci na wadze tyle, ile wynosi objętość, ile waży objętość cieczy, które zostały przednie wyparte. Archimedes wymyślił, gdyż król Syrakus, gdzie Archimedes żył, kazał mu sprawdzić, ponieważ podejrzewał, że jubiler, który wykonał dla niego koronę, użył prawdopodobnie nieczystego złota, ale dodał troszeczkę srebra, które jest znacznie lżejsze. Archimedes nieznana była analiza chemiczna wtedy, nie mógł również tego ani zdeformować, ale musiał wymyślić sposób. No i podobno kąpiąc się, wymyślił sposób, jak to zrobi. Otóż mamy tutaj wagę i korona mamy oraz ilość złota, która była równoważna, która była niezbędna do korony. To zostało w powietrzu, te dwie szalki są w równowadze. Zanurzone w wodzie, jedna z nich stała się lżejsza. Ta stała się lżejsza, do której konstrukcji użyto jakiegoś metalu, który był lżejszy. Mamy tutaj model struktury złota. Tu atomy złota zostały zastąpione przez lżejsze srebro. Wtedy ten stop stał się lżejszy. Ta korona, do której jubiler fałszerz użył srebra, była lżejsza. W związku z tym woda, ta korona była lżejsza, gdyż była wykonana ze srebra. I Archimedes mógł powiedzieć, że rzeczywiście jubiler próbował zaoszczędzić na wytwarzaniu złotej korony. Teraz folia złoto ma bardzo ważną, bardzo ciekawą własność. Otóż daje się rozkuć i uformować bardzo drobną folię złotą. I teraz ten fakt, bardzo drobna folia złota jest wykorzystywana na przykład w komputerach, bardzo często końcówki elementów elektronicznych są pokryte cienką folią złota. Gram złota można rozklepać na metrowy arkusz. I w związku z tym folia złota jest bardzo, bardzo użyteczna. Ona jest używana do wykonywania kombinezonów żaroodpornych, dla astronautów i tak dalej, ale takie cienkie folie złota były bardzo istotne w ustaleniu modelu materii. Otóż cienkie folie złota poddano działaniem tzw. cząstek alfa. Cząstki alfa to są dwa protony i dwa neutrony. To są silny ładunek, ładunki dodatnie, które puszczano na cienką folię złota. I zakładano, wtedy nie wiedziano, jak są atomy zbudowane. Zakładano, że to może być rozmyty ładunek dodatni, w którym są umieszczone elektrony, tak jak rodzynki w cieście. Wtedy zakładano, że cząstki alfa powinny przejść przez tą folię złota praktycznie bez żadnych problemów. Co się okazało? Że jeżeli tą folię będziemy bombardować cząstkami alfa, to jedna na 8000 cząstek ulegnie odchyleniu, tak jak gdyby tutaj zawrócona o kąt 180 stopni. Rutherford, ten pan, który tu jest przedstawiony, zinterpretował to zjawisko w ten sposób, że prawdopodobnie ta dodatnio naładowana cząstka alfa uderza w małe, ale bardzo ciężkie jądro, które zawiera cały ładunek dodatni. Tylko wtedy ten eksperyment dało się wytłumaczyć. Czyli kryształy złota, które są zbudowane na podobnym rysunku, były bardzo istotne, żeby ustalić, jak są rzeczywiście atomy zbudowane. Teraz krzem, następny bohater naszej opowieści. Krzem jest drugim po tlenie najbardziej rozproszonym pierwiastkiem w skorupie ziemskim. Jest to szary proszek o własnościach półprzewodnikowych.
I przez to, że jest to półprzewodnik, jest powszechnie używany do produkcji układów solarnych. I krzem jest podstawą współczesnej elektroniki. Co ciekawe, sposoby produkcji kryształów kwarcu zaproponował polski chemik Jan Czochralski, który urodził się w Kcyni koło Poznania. Zmarł w Poznaniu w 1953 roku. Jak jego proces produkcji tych kryształów wygląda? Otóż mamy tutaj stopiony krzem, surowiec, do którego zanurzamy zarodek krystalizacji. Jeżeli ten zarodek krystalizacji się tutaj pojawi, zaczynamy go powolutku wyciągać do góry. Naczynie z krzemem, tym stopionym, jest obracane i taki ołówek krzemu zaczyna nam rosnąć. Mamy tutaj przykład takich kryształów krzemu. One mogą mieć około 2 metrów wysokości, ważą około 200 kg. Następnie są one cięte za pomocą specjalnych pił na plasterki poniżej 1 mm grubości. To są tak zwane wafle albo z angielska wafery, które potem po szlifowaniu na to nakładane są układy elektroniczne. To jest podstawa naszych telefonów komórkowych, komputerów itd. Nie byłoby gadu-gadu, ani nie tylko Facebooka, gdyby nie było kryształów krzemu. Mamy tutaj dolomit. To jest węglan wapnia. On oprócz swoich własności, on jest dość powszechny. Są nacieki w jaskiniach, są całe kamieniołomy, które są wypełnione dolomitem. To jest również skorupa jaja kurzego. To jest również kalcyt. No i teraz można kalcyt ładnie wykrystalizowany w postaci marmuru stosuje się do produkcji różnych przedmiotów codziennego użytku, rzeźb i tak dalej. Ale kalcyt ma również bardzo ciekawą własność. Otóż kalcyt można zastosować do utrzymywania tak zwanej polaryzowania światła. Światło, które dociera do nas ze Słońca, to jest fala, która drga i ma kierunki drgania takie właściwie, można powiedzieć, wszystkie możliwe. Światło niespolaryzowane, przechodząc przez polaryzator, ulega spolaryzowaniu. Dlaczego to było istotne? Jeżeli udało się spolaryzować światło, no to widać, że światło też jest tutaj falą poprzeczną. Bo tylko fale poprzeczne można spolaryzować. Czyli tu mamy drganie, które przenosi się. Fala przesuwa się w tym kierunku, a drganie z płaszczyzny, gdzie znajdują się cząstki, jest w kierunku prostopadłym. Czyli to jest fala poprzeczna. Czyli tutaj kalcyt i eksperymenty na kalcycie były bardzo ważne, żeby raz uzyskać światło spolaryzowane, a po drugie, żeby wykazać, że światło jest falą poprzeczną. To było bardzo istotne. Ludzie tego na początku nie wiedzieli. Następne. Kryształy, tak jak kryształy kamieni szlachetnych, tutaj powiemy sobie też również o sfalerycie, były bardzo istotne, żebyśmy zrozumieli na przykład naturę promieniowania rentgenowskiego. I mamy tutaj, nie tak dawno uchodziliśmy od stulecie, no może dla mnie to może nie tak dawno, dla was to już przeszłość dawna, w 1995 uchodziliśmy stulecie odkrycia promieni rentgenowskich. Max von Laue przeprowadził pierwsze eksperymenty w 1912 roku, czyli niedawno również mieliśmy stulecie. Te pierwsze eksperymenty były wykonane oczywiście na kryształach, to jest siarczan miedzi, który bardzo ładnie krystalizuje. On dał takie troszeczkę dziwne obrazy dyfrakcyjne i te obrazy dyfrakcyjne były trudne do interpretacji, nie wiedziano, co z tym zrobić. Dlatego też pomyślano, żeby zbadać inne kryształy, ale na początku chciałem wam tutaj coś pokazać. W jaki sposób były badane jak pierwsze aparaty rentgenowskie wyglądały? Otóż to była lampa rentgenowska, ekran ołowiany, tu był kryształ, tu umieszczano film. I podobną lampę rentgenowską mamy w naszych zbiorach. I tą lampę, która ma około 100 lat, tutaj wam pokażę, to ona wygląda w podobny sposób. Ona jest troszeczkę mniejsza, tu mamy w powiększeniu. Czyli tu, jeżeli byśmy przełożyli prąd, no to uzyskalibyśmy promieniowanie, to promieniowanie po skierowaniu na kryształ dałoby obraz dyfrakcyjny. Tak to wygląda niepozornie ta lampa, ale to jest jedna z ładniejszych lamp, którą mamy w Polsce. Jeżeli ktoś chciałby ją zobaczyć, to może tu później sobie przyjść. Boję się, żeby ona się nie stłukła, gdyż jest to obiekt, który ma około 100 lat, także też jest dość cenny, ale jest do obejrzenia po wykładzie. No i teraz następne eksperymenty Max von Laue wykonał na następnych kryształach, które są bardzo ważne. Na kryształach sfalerytu. To jest siarczek cynku. Siarczek cynku jest regularny. To są przykłady siarczku cynku. On umieszczony w wiązce promieniowania rentgenowskiego dał jej obraz dyfrakcyjny. To jest ten obraz tutaj zarejestrowany. I jak Max von Laue i jego współpracownicy wykonali obrazy dyfrakcyjne dla
kryształu siarczku cynku wzdłuż osi trójkrotnej bądź wzdłuż osi czterokrotnej, kiedy zobaczono obrazy dyfrakcyjne, gdzie mamy układ takich plam, które mają trójkrotną oś symetrii bądź czterokrotną, wszyscy właściwie panu Maxowi van Laue uwierzyli, że struktury można badać przy użyciu promieniowania rentgenowskiego, promienie rentgenowskie są falami, kryształy to fazy uporządkowane. To było przekonujące, pan Laue opisywał, że kiedy pokazał te zdjęcia, to wszyscy na całej sali zauważył taki pomruk zadowolenia. To jest to. I teraz kryształy, które zmieniają się w następne. Na podstawie badań kryształu diamentu. Mamy tu przykłady, tutaj mamy tu diamenty uszlifowane do brylantów. I teraz na podstawie badań diamentu, które zostały wykonane w 1913 roku, czyli ponad około 102 lat temu, te badania potwierdziły, że atomy węgla w diamencie są otoczone, mają tak zwane otoczenie tetraedryczne. Jeden atom otoczony jest przez cztery inne atomy węgla, ten atom przez cztery inne atomy. To była hipoteza, której zaproponowano w XIX wieku, ale nie umiano tego wykazać. I badania diamentu dostarczyły przekonującej informacji, że każdy atom węgla w związku organicznym występuje, jeżeli nie istnieje potem jakieś w innym otoczeniu, jakieś modyfikacje chemiczne, ale występuje w tak zwanym otoczeniu tetraedrycznym. Czyli tutaj diament pomógł nam poznać podstawy chemii organicznej. Następny bohater to są kryształy kwasu winowego. Pan Pasteur, o którym słyszeliście, że badał wściekliznę, on był bardzo utalentowanym naukowcem i wiele dla nauki zrobił. On w swojej pracy doktorskiej, który zrobił dwie prace doktorskie, ale badał kryształy winianu amonu. I on zauważył pod mikroskopem, że kryształy te są bardzo do siebie, są dwa rodzaje kryształów, które są bardzo do siebie podobne, ale które mają się do siebie tak jak prawa ręka do lewej ręki. Co więcej, on te kryształy rozpuścił i okazało się, że roztwory, znaczy na początku tak jak Kopciuszek, rozdzielił kryształy na jedną grupę i na drugą. Po rozpuszczeniu okazało się, że te kryształy z jednej strony wykazują tak zwaną aktywność optyczną, na przykład skręcają płaszczyznę polaryzacji w jedną stronę, a te kryształy z drugiej strony skręcają płaszczyznę polaryzacji w drugą stronę. To są tak zwane aktywność optyczna, czyli spolaryzowane światło, które możemy uzyskać dzięki kryształom kalcytu, przepuszczamy przez ośrodek optyczny aktywny i ta płaszczyzna polaryzacji ulega skręceniu. Wtedy mówimy, że ciało jest aktywnie optyczne. I to na przykład wykazują kryształy cukru, terpentyny i tak dalej, również kryształy kwasu winowego. Czyli tutaj mamy wzory kwasu winowego lewoskrętnego i prawoskrętnego. One się mają do siebie tak, jak ta płaszczyzna symetrii. Można powiedzieć, taka ciekawostka naukowa, ale jak się okazuje, ta ciekawostka ma daleko idące konsekwencje farmacji. Jak się okazuje, zastosowanie związków takich, które się mają do siebie jak odbicia lustrzane, może mieć fatalne skutki. Mamy tu przykład takiego leku talidomidu, których jedna forma jest forma R, jest cennym lekiem, a forma lewoskrętna jest bardzo groźnym składnikiem powodującym zanik kończyn i spowodowało urodzenie kilku tysięcy kalekich dzieci. To są naprawdę sprawy bardzo poważne, a które udało się, no, można powiedzieć, przewidzieć, wyjaśnić przy użyciu promieniowania, znaczy przy użyciu kryształów winianu, kryształów kwasu winowego. Czyli kryształy w kolejny sposób przyczyniły się do głębszego poznania materii. Kiedy zaczęto badać rentgenowsko, kiedy stwierdzono, że węgiel jest w postaci tych tetraedrycznych, że nauczono się, kiedy dowiedzieliśmy się wiele na temat budowy związków organicznych, przyszedł czas na wytłumaczenie tajemnic dziedziczenia. I tutaj w latach 50. naszego stulecia, znaczy ubiegłego stulecia, przepraszam, podjęto badania kwasu dezoksyrybonukleinowego, co do którego przypuszczano, że on jest przyczyną, on jest odpowiedzialny za dziedziczenie cech. No i teraz mamy tutaj zdjęcie, które w nauce uznaje się, że jedno z najważniejszych zdjęć wykonanych w dziejach świata. Dla preparatów opartych na kwasie dezoksyrybonukleinowym wykonywano zdjęcia rentgenowskie, one wyglądały w taki sposób. To jest taki układ X, jak gdyby X-ik, złożony z takich prążków, które są równoległe do siebie. Jak się okazało, wiedza, którą można wyciągnąć z tego zdjęcia, pozwoliła na stwierdzenie, że że DNA, czy ten kwas, który jest odpowiedzialny za dziedziczenie cech, jest to podwójna helisa, i pozwolono ustalić jej skrętność, skok śruby oraz ustalić dalsze szczegóły budowy. To zdjęcie wykonała pani Rosalinda Franklin i panowie Wilkinson, Watson i Crick zaproponowali budowę helisy DNA. To jest schemat, jak helisa
DNA ulega rozszczepieniu, następnie odbudowaniu i z jednej komórki powstaje druga, trzecia, potem jest dorosły człowiek, który ma cechy, jest podobny do dziadka albo do babci, w wyniku tego, że cechy są przekazywane. I to jest kolejny przykład, jak do czego przyczyniły się kryształy. Teraz spróbujemy to podsumować. Co zawdzięczamy kryształom? Kryształom zawdzięczamy nowoczesną elektronikę, nowoczesną naukę, nowe skuteczne leki, współczesną wiedzę o genetyce, procesach życiowych, nowe materiały. Również wiele materiałów, już choćby cukier, sól kamienną, często uzyskujemy poprzez krystalizację. Również krystalizacja była ważna dla Marii Curie-Skłodowskiej, gdyż poprzez frakcjonowaną krystalizację Maria Curie-Skłodowska oddzieliła rad od baru. Otóż frakcjonowana krystalizacja jest to metoda oczyszczania substancji oparta na różnicach rozpuszczalności i tak się łatwo można przewidzieć, że coś, co się słabiej rozpuszcza, z roztworu będzie wypadało wcześniej. No i w swoich eksperymentach Maria Curie-Skłodowska miała do czynienia z chlorkiem radu oraz z chlorkiem baru. Rozpuszczalność chlorku radu jest mniejsza, wynosi 245 g na litr, chlorku baru 350. Ale na początku radu jest bardzo mało, to są ilości rzędu milionowych części procenta. W związku z tym Maria Curie-Skłodowska musiała przerobić około 8 ton rudy uranu, który zawierał nieco radu. Wykonała około 1000 krystalizacji po to, aby uzyskać 1/10 część grama chlorku radu. Widać, że no, taka kolejne krystalizacje mogą być użyteczne. A teraz troszeczkę o człowieku kryształy. Największe kryształy. Proszę zwrócić uwagę, to są takie jaskini w Meksyku, można powiedzieć pojedyncze, olbrzymie kryształy. Tu jest człowiek, który tam się znalazł. Nazwa Miki, angielska, to jest muskowit. To się bierze stąd, że w Moskwie w XVI-XVII wieku często kryształy Miki, takie płaty, stosowano zamiast szyb opiennych. Największe kryształy mogą ważyć od kilkuset ton do około 1000 ton. W Madagaskarze albo w Norwegii takie występują. Najważniejsze kryształy to są kryształy krzemu do elektroniki, pewne kryształy do własności optycznych, do zastosowań optycznych oraz kryształy białe, które pozwalają nam projektować nowe leki i tak dalej. Bez kryształów, czy możecie Państwo powiedzieć, no bez kryształów może też dałoby się żyć. No może by się dało. Ciałami niekrystalicznymi jest kwarc amorficzny, który stosowali Aztekowie do otwierania serc, żeby wydobyć serce człowieka, na przykład szkło, bursztyn, opale, polimery syntetyczne, drzewo. To są materiały, które są użyteczne i być może cywilizację dałoby się zbudować w oparciu o takie materiały, tylko trwałoby to znacznie dłużej niż opis struktur materiałów jest trudny, metody badań również. No i teraz jeszcze chciałbym troszeczkę tylko przedłużyć i powiedzieć o tym, że jest coś, czy da się odkryć coś, co nie powinno istnieć. Jeżeli mogę troszeczkę przedłużyć, no to. Otóż, jak badano kryształy na początku? Kryształy badamy już od, można powiedzieć, bardzo intensywnie, od XVI wieku. Dawne metody badań kryształów, to brano w ten sposób, że brano kryształ i mierzono kąty, takim jak gdyby kątomierzem z linijką. To jest tak zwany goniometr kontaktowy. Potem pojawiły się goniometry optyczne, które za pomocą promienia świetlnego badały kąty pomiędzy ścianami. Te kąty pomiędzy ścianami nanoszono, tak jak my nanosimy na mapę, i uzyskiwano takie wykresy. To są takie mapy, tak zwane rzuty stereograficzne. No i tam stwierdzono, przez ogląd można stwierdzić, że tu występują jakieś elementy symetrii, na przykład ten układ plam zaznaczony kółeczkiem i trójkącikiem, że to układa się względem osi czterokrotnej. W związku z tym można było przewidzieć, że są pewne elementy symetrii, jak gdyby i tak dalej. No i co stwierdzono? Przebadano tysiące kryształów w podobny sposób. Stwierdzono, że występują symetrie osi 1, 2, 3, 4, 6-krotne. Innych nie ma. Co jeszcze stwierdzono? Tak zwane prawo stałości kątów, to taki Duńczyk Steno w XVII wieku stwierdził, że kryształy tej samej substancji są podobne do siebie i pomiędzy na przykład ścianą tą i tą i tą samą większym kryształem, te kryształy mogą być mniejsze, większe, mniej lub bardziej zdeformowane. Dla tej samej ściany, znaczy kąty pomiędzy tymi samymi ścianami są stałe. To było pewne prawo, które stwierdzono. Biorąc to pod uwagę, tą symetrię oraz prawo stałości kątu, zaproponowano pewne wnioski, że kryształy zbudowane są podobnie jak budynki z cegły. Wzdłuż zadanych kierunków, czym układamy pewną ilość cegieł, potem dobudowujemy kolejne warstwy i w ten sposób rosną kryształy. Tak jak budowane są domy. I mamy tutaj taki przykład, że tak jak olbrzymie mury budowane są w ten sposób, że do jednej cegły dostawiamy równolegle następną i tak dalej, takie tysiące elementów, jak tak budujemy mur, podobnie będą zbudowane kryształy, tylko zamiast cegły mamy komórki elementarne. Komórka, ta podstawowa cegiełka, potem dostawiamy drugą, trzecią, czwartą i tak dalej, uzyskamy cały kryształ. No i teraz zaczyna się zastanawiać,
jakie mogą być kształty tych podstawowych cegieł. No i mamy tu pewne takie konstrukcje, które mówią, że podstawowymi cegłami mogą być równoległoboki, rąby o kącie 60 stopni, mogą być sześciokąty, mogą być kwadraty, natomiast nie mogą być ośmiokąty foremne ani pięciokąty foremne, gdyż za pomocą nich nie da się zabudować przestrzeni w ten sposób, żeby nie pozostawały wolne przestrzenie. W związku z tym, znaczy to można również za pomocą takiej konstrukcji trygonometrycznej wykazać, że jeżeli mamy jeden kierunek, potem mamy drugi, znaczy jeżeli w tym kierunku mamy tą translację, czyli mamy pierwszą cegłę, do tej dostawiamy drugą cegłę, trzecią. Jeżeli tutaj dopuścimy występowanie pewnych symetrii, no to jeśli chodzi o osie symetrii, to mogą to być dozwolone kąty obrotu, to może być 0, 60, 90, 120, 180 stopni. A niedozwolone są odbicia, obroty o 72 stopnie, o 45 stopni, 36. Niedopuszczane są osie symetrii 5, 8, 10, 12-krotne. I zbadano setki tysięcy kryształów. To stwierdzono już pod koniec XIX wieku i do lat 80. i 90. wieku uważano to, że to jest święte. W kryształach mogą być tylko osie symetrii 1, 2, 3, 4, 6-krotne. Inne być nie mogą. Nauka się rozwijała, zbadano podstawy życia i tak dalej, uznano to za święte. Aż w latach 80. znaleziono stabilne kryształy, które mają oś pięciokrotną. One dają się zbadać rentgenowsko, nie ma tu żadnych powodów do niepokoju. Spowodowało to konsternację wśród naukowców. Niektórzy nawet uważali, że to musi być jakiś błąd, to musi być jakby sklejony kryształ. Niemożliwe jest występowanie kryształu z pięciokrotną osią symetrii. Stwierdzono, że to nie są quasi-kryształy, tylko quasi-naukowcy to zbadali. Prawdopodobnie nie sprawdzili czegoś dokładnie. Okazało się, że da się to wyjaśnić. Otóż matematyk Penrose zaproponował w 60-tych latach, że da się pokryć płaszczyznę za pomocą nie pojedynczej cegiełki, za pomocą dwóch cegiełek i da się uzyskać pokrycie tak zwane dalekozasięgowe, ale aperiodyczne. Dla struktur trójwymiarowych są tak zwane romboedry Ammana. No i podstawowy wniosek, można utworzyć uporządkowalny, stabilny obiekt bez równoległego przestawiania obiektów, czyli można, tak jak można powiedzieć, że można coś uporządkować, ale nie musi to być, że jedną rzecz ustawiamy do drugiej, tak jedną obok drugiej. Można uporządkować coś, ale nie tak jak mama lubi, żeby wszystko było równolegle do siebie, jedno obok drugiego, tylko no, jedno przesunąć względem drugiego. Czasami to się da. I quasi-kryształy odkrył pan Dan Stekman, opisał swoje odkrycia w 1984 roku. To były związki, taki stop międzymetaliczny i pewne własności. Jest około 300 quasi-kryształów znanych. Są to słabe przewodniki ciepła i elektryczności, są twarde, są odporne na korozję, zastosowania pokrycia przeciwkorozyjne, przeciwzużyciowe. Były pewne pomysły, żeby patelnie pokrywać tym, żeby pewne elementy statków kosmicznych pokrywać. Wydaje się, że być może nadadzą się do magazynowania wodoru, ale też nie jest to takie pewne. Ale z czego nas uczą quasi-kryształy? Otóż quasi-kryształy uczą nas, że nie wszystko zostało już odkryte. Że warto pilnie się uczyć i dogłębnie studiować fizykę i chemię, matematykę, po to, żeby być może spotkamy coś niezwykłego, żeby umieć to wyjaśnić. I co jeszcze możemy powiedzieć, że nawet uznane autorytety mogą się mylić, Wikipedia również. No i pewna rzecz na zakończenie. Kiedy ludzie się nauczyli, że no, znaleźliśmy nowy stan jak gdyby materii, które są quasi-kryształy, kiedy quasi-kryształy zaczęto stosować na przykład jako pewne elementy ozdobnicze w parkach, w jakichś bibliotekach publicznych, okazało się, że pewni studenci amerykańscy, którzy podróżowali po Bliskim Wschodzie, znaleźli pokrycia, które są zbudowane podobnie do quasi-kryształów na wczesno-średniowiecznych elementach sztuki islamskiej. No i tu pojawiła się konsternacja. To, co my odkrywamy pod koniec XX wieku, rzemieślnicy islamscy, oni nie znali podstaw fizyki i tak dalej, ale umieli praktycznie zastosować podobne elementy w sztuce zdobniczej. Oni zarabiali ciężko na życie i w ten sposób tworzyli. Potem przyszły plemiona Dżingis Hana. Większość mężczyzn no, padła od razu od miecza, no i obiekty zostały do tej pory. Kryształy są prezentem natury dla nas. Pomogły nam rozwinąć naszą cywilizację, bo potrafią być piękne i tak dalej. Także zachęcam do zbierania minerałów, ciekawych kamieni, domowej hodowli kryształów i w najbliższy weekend jest w Krakowie wystawa, kolekcja minerałów. Można pójść i poszukać, kupić kwarc, kalcyt i tak dalej i może rozpocząć domową kolekcję. Także dziękuję bardzo.
Thank you.